pytanie do Bożenki. Nie, do Agnieszki. Do Agnieszki? Do Agnieszki, która gra Bożenkę. Jak było z tą sceną, kiedy twoja bohaterka straciła dziewictwo? Powiedz, to była stresująca dla ciebie scena jako dla aktorki? Nie, zupełnie nie. My z Konradem, wydaje mi się, tak się dobrze poznaliśmy już, bo sporo ze sobą gramy i tak się dotarliśmy, że żadne sceny tego typu nie sprawiają nam problemów. Sceny, gdzie mamy się przytulić, pocałować, czy tutaj... No tutaj to nie była taka typowa scena łóżkowa, no bo to jest jednak serial, który leci dość wcześnie, ale... Przynajmniej z mojej strony nie było żadnych oporów, swobodnie nam to przyszło i chyba dość szybko to nakręciliśmy. Dość szybko, czyli ile? Powiem szczerze, no nie wiem, no tak jak normalnie tam z godzinkę czy ile, nie wiem ile kręciliśmy tę scenę, nie patrzę na zegarek podczas zdjęć, ale nie było to jakoś tak specjalnie uciążliwe, że dłużej nam ta scena czy przygotowanie zeszło. Powiedz, jak zareagowałaś na komentarze internautów? Z tego zrobiła się scena opisywana w internecie, niektórzy się śmiali, mówili, że gdyby Rysiek żył, to by na to nie pozwolił. Jak ty to odbierasz? Ja powiem szczerze, komentarzy praktycznie nie czytam. Komentarzy w ogóle nie czytam. Ja dostaję informacje od innych, że tak to jest komentowane bądź inaczej. Ciężko mi jest to oceniać, no ludzie się z tego śmieją, ale wydaje mi się, że śmieją się bardziej z całego tego wątku, że dziewczyna w tym wieku ślubowała czystość i dopiero straciła dziewictwo, no bo chyba o to w tym wszystkim chodzi, to wszystko tak połączone właśnie, że Rysiek i że Bożenka była po prostu zawsze taka grzeczna i nagle złamała swoje śluby. Powiedz, gdyby Rysiek żył, to co? Gdyby Rysiek żył, to co? Nie wiem, co by było. Pozwoliłby? Też chyba nie miałby dużo do powiedzenia, bo jednak ta Bożenka już dorosła i jest sama decyduje o sobie, ma swoją kawalerkę, sama mieszka, więc jakby tutaj pewnie by nie dopilnował. Czyli gdyby Rysiek żył, to by na to nic nie poradził? Myślę, że tak, ale nie ma co gdybać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.